Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś taki trochę luźniejszy film. Dziś pokażę Wam, jak wygląda mój warsztat. Zapraszam. Dwa lata temu, bodajże 26 listopada, czyli no za 10 dni będzie 2 lata, pokazał się film po przeprowadzce do tego warsztatu tutaj. Jak on tutaj wyglądał, więc odsyłam Was do niego. Możecie go sobie zobaczyć. Film nosi tytuł Nasz Nowy Warsztat. To był jeden z ostatnich filmów nakręconych jeszcze z Pawłem. I wtedy ten warsztat wyglądał zupełnie inaczej. On przez lata się nie zmienił. Dochodziły tutaj rzeczy, wszystko było dostawiane, aż w końcu doprowadziłem go do takiego stanu, że miałem tylko ścieżkę, żeby dojść tutaj do stołu i ścieżkę, żeby przesunąć sobie staty w przód, tył. No i tu było czysto, tak? A tam dalej, wszędzie dookoła po prostu nie szło przejść. Strasznie mnie to irytowało, dlatego postanowiłem zrobić z tym porządek i to jest jakby jeden z pierwszych etapów. Pokażę Wam, jak to wygląda, co jest jeszcze do zrobienia. Prosiliście wielokrotnie o to, żeby pokazać, jak ten warsztat wygląda. Jak wygląda teraz. Niektórzy nawet dopominali się na live'ach, tak? Pozdrawiam Mareczku. Więc zaczniemy po prostu od samego wejścia. Zobaczycie, jak to wygląda i w jakich warunkach tutaj w tej chwili funkcjonuje. To co? Zapraszam. Ostrzegam tylko, że jest tutaj mało miejsca, więc wiele kadrów będę musiał kręcić po pierwsze z ręki, a po drugie wykonywać jakieś ruchy ze względu na to, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda, bo za mało miejsca jest, żeby dobrze to wszystko pokazać. Idziemy. Zaczynamy od wejścia. To jest magazyn materiałów. Tak jak widzicie, jakieś drobniejsze elementy i przewody zalegają w skrzynkach. Z tyłu jakieś większe kawałki. Belki. Tutaj wszelkiego typu rury, nie rury, tego typu historie, kafelki, czy wszystko to, co potrzebuje do testowania narzędzi. Plus dodatkowo tam jest dosyć głęboko, wchodzą dwie warstwy płyt. Następnie schodzimy w dół taką wąską klatką schodową. Tutaj wnęka po prawej została wykorzystana na stolik, krzesła, regał, czyli wszystkie. Na ten regał, drabinę, wszystkie rzeczy, które zabieram ze sobą na imprezę. Korytarz jest dosyć wąski, więc ciężko się tu przemieszczać. Tu mam jakiś plakat, żeby było bardziej kolorowo. I tu jest pierwsza rzecz, której brakuje. Brakuje wieszaka na kurtkę, bo chciałbym, żeby po prostu jak się kurzy, żeby te wszystkie ciuchy, w sensie kurtek, wisiały właśnie tutaj, więc to będzie jeden z projektów, który jest do zrobienia. No i wchodzimy. Tak to wygląda, to jest ta część, którą znacie. Jessica. I wszystkie moje skrzynki. Na chwilę obecną ściski dorobiły się takiego wieszaka. Jak widzicie, jest tutaj tylko jeden ścisk Parkside'a pomiędzy samymi Wolfcraftami. Natomiast wynika to niestety z tego, że no nie mam gdzie powiesić tych małych docisków. I szkoda mi ich było przekładać wiecznie, więc zostawiłem sobie po prostu jeden. Z kolekcja miarek. Ale tych miarek już jest troszeczkę więcej, więc to też jest do przebudowania. Muszę coś wymyślić zupełnie innego na to. Jessica w niezmienionym ubiorze od jakiegoś czasu.
normalnie jak nie kobita. Tu pojawił się kaloryfer. Pojawił się kaloryfer, z którego nie do końca jestem zadowolony. Znaczy grzeje fajnie i wszystko jest spoko, ale robiłem go na ostatnią chwilę, więc po prostu wyginałem peksy, które miałem. Oczywiście wyginałem ręcznie, bez giętarki. Dlatego to wygląda tak, jak wygląda. No ale na razie musi zostać, bo tutaj nie dało się wysiedzieć, jak był stary kaloryfer. Monitor już widzieliście. Poglądowy. Natomiast to jest tylko pierwszy... To są pierwsze właściwie dwa elementy zmienne tej ściany. Tu się jeszcze pojawi kilka nowych rzeczy. Takie są plany i ta żółta tablica na pewno zostanie bardzo mocno przebudowana i myślę, że w ogóle przestanie być żółta, bo mnie troszeczkę bije to po oczach. Ale to o tym zapewne później. Tu mam stanowisko taśmówki. Jest na taśmówce i tak pracuje na stole, więc ono po prostu tylko i wyłącznie tam stoi. W ogóle ten cały kąt będzie fizycznie wyglądał zupełnie inaczej. Na razie jest tutaj taki tymczasowy stół. Na stole leżą materiały przygotowane do kilku następnych projektów. Jakieś tam elementy, które są do zrobienia. Oraz materiały i rzeczy, które czekają na nagranie częściowo. Jedyna rzecz, która tutaj zostanie tak jak jest, to jest właśnie ten stojak, który część z Was widziała na Instagramie, czyli mój organizator do farb w sprayu, podpatrzony od kolegi Kuby, tak, z kanału Else Kleszyk. Do tego pomieszczenia socjalnego, które kiedyś było magazynem, dojdziemy. Tutaj widzicie moją tablicę ściągawkę. Na niej sobie zapisuję wszystkie jakieś takie ważniejsze parametry, żebym mógł się do tego cofnąć w razie potrzeby. U góry jeszcze narzędzia w walizkach i zegar autorstwa Tomka Magaja, którego serdecznie pozdrawiam. To jest pilarka. Z pilarką, no i śmietnik. Okay. Z pilarką, śmietnik też muszę wymyślić jakiś inny. Z pilarką wyjeżdżam bardziej na środek, kiedy jej potrzebuję. Muszę jeszcze powiesić to, co na tej pilarce stoi w tej chwili, tak? Czyli no może z wyjątkiem tego statywu, aczkolwiek światła te fotograficzne też bym chętnie zmienił. Na chwilę obecną źródła światła tutaj są takie, że są halogeny. U góry dodatkowo dwie lampy fotograficzne, no i te dwie lampy nad stołem, które widzieliście. No tu są drzwi wejściowe. Zenek stoi na górze. Szafa z jakimiś tam rzeczami turystycznymi. Z profesjonalną osłoną przeciwkurzową. A za nią z tyłu jest sprzęt serwisowy do rowerów. Mój drugi stół, drugie stanowisko Wolfcrafta na nim. Ono jeszcze też nie jest do końca zorganizowane. Krzesło reżyserskie Laury, na którym sobie siada, jak jest ze mną. No i moje jakieś tam krzesełko warsztatowe, ale to zaraz usunę. Tutaj są skrzynie, część skrzyń, które są przygotowane z narzędziami tak, żeby je tylko wziąć i wyjść z nimi od razu w teren. No i jakieś kilka moich dodatkowych po prostu narzędzi. Regał, który stał po drugiej stronie w tej chwili. Tutaj są narzędzia, instrukcje, katalogi. Pierwsza mini wieżyczka z wkrętami, kołkami i tym podobnymi rzeczami. Plus reszta jeszcze jest na półkach. No i walizki i kartony z narzędziami, które są po prostu jeszcze, znaczy, które są jeszcze, których jeszcze używam. W większości jest to Parkside. Takie jakieś tam ostatnie niedobitki. Natomiast są to w większości narzędzia takie, które są po prostu w całości w walizkach, tylko je zabieram, jak gdzieś tam potrzebuję, nie są rozpakowane na półkach. Moje lustro. Niby każda gwiazda powinna mieć lustro, ale z tą gębą to nie zarobiłbym na kosmetyki, żeby jakoś się doprowadzać do kultury, więc musicie się męczyć ze mną takim, jakim jestem. Pod schodami mam magazyn. Tu są wszystkie jakieś kartoniki. W większości po prostu trzymane gwarancyjnie.
oraz skrzynie, które są poopisywane. Jest to Kubrick Pro, to są rzeczy, które są spakowane w większości na roboty, właśnie przygotowane pod elektrykę, hydraulikę i wszystkie inne historie, tylko łapie i wychodzę. No jakaś tam większa chemia, która się nie zmieściła na regale. To jeszcze na półeczce stoją miarki, które się nie zmieściły. Pozbyłem się tablicy ściągawki. Wygląda to w ten sposób. Sporą część niestety zajmują tutaj rury, które są krzywe, jak się masz, i zrobione jakkolwiek i czym prędzej. Ja to pomieszczenie nazywam pomieszczeniem socjalnym, bo tu się przebieram i tu sobie przygotowuję jakieś tam picie. Czyli ekspresik musi być. Lodówka jest rozmrożona, no bo jest za zimno na dworze, żeby mrozić jakieś tam dodatkowe napoje. Tu jeszcze gdzieś tam upchnięta jakaś lipa. I narzędzia. Część z tej strony. Część właśnie z tej strony. Których jeszcze nie widzieliście. Tu jedna z prac Eweliny. Stojak pod telefon. Od Argo. Mój Stormtrooper, który zrobił dla mnie Roman. A z drugiej strony jest część szatniowa, tak jak mówiłem. Wszystkie buty, koszulki, bluzy, spodnie, rękawice. Tu jeszcze część jest powieszona. No i tabureci, które robiliśmy razem z SWG, które możecie pamiętać. Służy dzielnie. Tą część doskonale znacie. Stół, którego przeróbka cały czas jest jeszcze w trakcie. To jest stół z odpadów i takim pozostanie przez jakiś czas. Nie mam czasu ani energii na to, żeby zrobić jakąś ładną strugnicę. Oczywiście chciałbym taki stół, jak ma na przykład stolarnia 5M2, czyli Łukasz Giergasz, albo taki, jak ma stolarz Bartek, ale na razie mam taki z odpadów i wygląda głupio, ale działa. Jeszcze będzie troszeczkę zmodyfikowany, będzie ok. Zresztą film na temat tego stołu mogliście widzieć już na kanale. Pod stołem jest jeszcze wiadro od Obiego, które będzie nowym separatorem pyłu. Ale to jeszcze z czasem. Jakby jeden z kolejnych etapów, które mam zrobić. Ten beznadziejny stolik, który możecie kojarzyć. Natomiast no tu znajdzie się stanowisko do pracy precyzyjnej, na pewno będzie narożne biurko. Właśnie do pracy dremelem i do pracy jakimiś takimi drobniejszymi rzeczami. Jakimiś drobniejszymi, przy jakichś właśnie drobniejszych pracach, i będą pojawią się też maszyny do obróbki bursztynu i nie tylko. Trochę takich prac biżuteryjnych będzie robionych. Nie tylko przeze mnie, ale też przez Laurę i przez mojego tatę, więc taki jest kolejny etap. Tutaj też chciałbym dokonać troszeczkę zmian, bo dojdzie na pewno kilka maszyn w najbliższym czasie. Chciałbym, żeby ten stół był bardziej dostępny. Ale to też mam na to jeszcze kilka innych pomysłów. Tyle w sumie z tego szybkiego shop touru, czyli z tej naszej szybkiej wycieczki po warsztacie. Na razie wygląda tak, jak wygląda. Na pewno pierwszą rzeczą, którą zobaczycie, znaczy jedną z pierwszych rzeczy, którą zobaczycie, będzie dokończenie stołu. W międzyczasie jeszcze będzie ozdoba świąteczna, jednak stwierdziłem, że podejmę rękawice. Mam nadzieję, że mi się uda zebrać wszystkie materiały, bo chciałbym, żeby to też był taki trochę projekt recyklingowy. Następnie będziemy działać na pewno tutaj. Brakuje mi strasznie radia, więc będziemy budować radio. Myślę, że takie radio trochę zjają. Także zobaczycie jeszcze, jak to wygląda. Ta ściana w ogóle zmieni się całkowicie. Dostałem informację, że jednak ten obiekt będzie stał jeszcze przez jakieś 2-3 lata, więc trochę żałuję teraz, że zrobiłem tą elektrykę tak, jak zrobiłem. Można to było zrobić na normalne kołki, na normalne, znaczy schować w listwach i zrobić to na normalne kostki z puszkami. Ale jest tak, jest, nie ma tragedii. Pole putane działa. Myślę też nad zmianą w ogóle tej ściany, bo się tutaj nie mieszczę z tymi wszystkimi narzędziami. I trochę mnie denerwują te białe półki, bo widać na nich kurz.
i nieporządek, który ułatwia później odstawianie też narzędzi we właściwe miejsce. Tak jak zwróciliście uwagę, na pewno, że te narzędzia raczej nie zmieniają swojej pozycji, dlatego że jak jest kurzna, ja po prostu podnoszę i później odkładam w to samo miejsce, które było czyste, to znaczy, że tam coś stało, tak? I tam stało to konkretne narzędzie. Tyle myślę. Mam jeszcze parę fajnych rzeczy w głowie, które chciałbym zrobić. Leży materiał tutaj na kilka kolejnych prac. To na pewno wszystko musi się jeszcze zmienić, bo brak tutaj jakiejkolwiek organizacji. Już jest dużo lepiej niż było i mieszczę się ze wszystkim i nawet jest luz i mogę robić jakieś większe rzeczy. Ostatnio siedziałem tutaj nad komodą, więc mogłem sobie swobodnie pobiegać z materiałem i było gdzie odstawić rzeczy, które... jakieś tam płyty, które były jako następne, więc spokojnie. Ale jeszcze nie do końca mi się podoba. Myślę, że czeka was tutaj jeszcze parę zmian. Bynajmniej taki jest plan. Natomiast na chwilę obecną ja będę kończył. Oczywiście pozdrawiam was serdecznie. Dajcie znać, co myślicie, jak wam się to podoba. Jakie macie jeszcze propozycje, żeby tutaj coś zmienić? Bo może ja nie twierdzę, że jestem najmądrzejszy i może uda się coś wymyślić. Albo podpatrzeć od kogoś. I zapraszam was standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera. Czyli na wszystkie moje social media oraz na wszystkie grupy. Linki do wszystkiego macie w komentarzu pod filmem, na drugi kanał. Oczywiście link do niego również tam znajdziecie. Na vlogi, które wpadają od czasu do czasu. To jest trochę taki vlog, tylko że nie vlog online, tylko bardziej vlog offline. I oczywiście zapraszam was na live, które są co niedzielę o 20:00. A ja tymczasem pozdrawiam was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!